Zastanówmy się, co to znaczy pomnożyć 2 trzecie przez 4 piąte. W poprzednich filmach widziałeś na pewno, jak mnożymy ułamki. Przypomnę, mnożysz licznik razy licznik i mianownik razy mianownik. Spróbujmy. Mnożymy 2 przez 4, czyli mnożymy liczniki i tak samo mnożymy mianowniki. 3 razy 5. Jaki otrzymamy wynik? 2 razy 4 to jest 8 i 3 razy 5 to 15. Wynik to 8 piętnastych. Dostaliśmy ułamek nieskracalny, ani 8, ani 15 nie możemy podzielić przez taką samą liczbę. W porządku, ale czy da się to narysować, żeby zobaczyć, co tak naprawdę znaczy mnożenie ułamków? Spróbujmy. Narysuję tabliczkę czekolady. Taki prostokącik, albo batonik, jak kto woli. Podzielę ją na 3 równe części. Wszystko robię odręcznie, ale zakładamy, że to są równe części. Mam 3 równe części i teraz biorę 2 z nich. Czyli biorę te 2 części. Wzięłam teraz 2 trzecie czekolady. Chcę dostać 4 piąte z tych 2 trzecich. Aby to zrobić, muszę podzielić najpierw każdą z tych części na 5. Podzielmy każdą z tych części na 5. 1, 2, 3, 4 i 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 równych części i teraz mam wziąć 4 z nich, czyli biorę 4 z tego. I 4 z tego. Z tej części, czyli zacznę tutaj. 1, 2, 3, 4. Czyli wzięłam taką część. Wzięłam najpierw 2 trzecie, a potem z tych 2 trzecich, czyli z tej części dużej, wzięłam 4 piąte. Ile wzięłam tych małych części? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wzięłam 8 części. A na ile był nasz prostokąt, nasz batonik podzielony? Tu miałam 5, tu miałam 5, to jest 10. I tutaj dalej, jakbym rysowała, to też byłoby kolejne 5. Przekonajmy się. 5, 10, 15, czyli 8 piętnastych. Taki jeden mały kawałek to jest 1 piętnasta. 1 piętnasta, mam 15 części, czyli dostaję całość. Zakolorowałam na pomarańczowo 8 piętnastych całego batonika. To był jeden sposób narysowania tych ułamków, ale mogłeś przecież zrobić tak. Mogłeś wziąć swoją tabliczkę czekolady czy batonik i zamiast na 3 części najpierw podzielić ją na 5 części, czyli zaczynałbyś od tego ułamka 4 piąte. Dzielimy na 5 równych części. Robimy 5 równych części. I bierzemy 4 z nich. Czyli biorę teraz te 4 części. Mam 4 piąte całego batonika zamalowane na pomarańczowo. I teraz z tych 4 piątych biorę 2 trzecie. Czyli dzielę każdą z tych części na 3 części i biorę z każdej części, zaraz to zrobię, dwie zielone. Czyli z tej części biorę 2 kawałeczki, z tej części biorę 2, ale zjadamy dalej, więc tutaj będę rysować, z tej części 2 i z tej części również 2. Czyli wzięłam teraz 2 trzecie z początkowych 4 piątych. Zwróć uwagę, że tak na oko patrząc wyszło nam tyle samo, co tutaj. To była ta część, którą zjedliśmy, a tutaj mamy na zielono zakolorowaną część, którą zjedliśmy. Ile zjedliśmy części? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 części. A na ile części był podzielony ten prostokąt? Sprawdźmy. Tu były 3,
6, 9, 12 i tutaj też powinnam podzielić dalej na równe części, bo tylko wtedy możemy mówić o ułamkach, czyli mamy razem 15 części, czyli zjadłam 8 części z 15. Zobacz, dostaliśmy takie same wyniki. Zatem nie ma znaczenia, czy bierzesz 2 trzecie z 4 piątych, czy 4 piąte z 2 trzecich. Pamiętaj, mnożenie jest przemienne, także w ułamkach.